istnieje takie przekonanie, że prace wykonywane przez studentów, znanych później artystów, to jest taki etap w ich życiorysie artystycznym, którym nie za bardzo warto się zajmować, ponieważ nie są jeszcze wykrystalizowane osobowości. Ja i nie tylko ja, bo również pogląd ten podziela Maryla Sitkowska na przykład, uważamy, że ten okres w twórczości artysty, kiedy on studiuje, jest bardzo ważny i często właśnie ta krystalizacja następuje właśnie bardzo wcześnie. Bardzo duży wpływ na późniejszą drogę artystyczną ma początek, te pierwsze kroki robione przez artystów. Nawet powiedziałbym, co jest takim smutnym stwierdzeniem, dla niektórych studia i praca dyplomowa to jest właściwie cały okres ich aktywności artystycznej, ponieważ życie później nie daje im tworzyć, tylko muszą się zajmować czym innym. W związku z czym mamy takie przypadki, że praca dyplomowa jest łabędzim śpiewem bardzo interesujących i bardzo wartościowych, bardzo dobrze zapowiadających się artystów. Archiwum Kowalni to jest gromadzone przeze mnie przez lata archiwum fotografii, slajdów, później filmów, tego co się działo w pracowni od 1985 roku, które to archiwum właściwie impuls, żeby je zacząć porządkować, wyszedł ze strony Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które się zainteresowało tym archiwum. Zaczęliśmy z Karolem Sienkiewiczem pracę nad porządkowaniem tego i wydaje mi się, że ta praca będzie dalej trwała, ponieważ również archiwum jest w stanie rozwoju, bo ja jeszcze nie zakończyłem swojej działalności. To, co jest do zobaczenia już w tej chwili, to jest wybór dokonany przez Karola Sienkiewicza z archiwum prac od wczesnych lat 80., jeszcze nawet sprzed 85 roku, kiedy współpracowałem z Wiktorem Gutem na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego, aż do lat ostatnich, ale to bodajże do 2007 roku. Wybór dokonany pod kątem takiego zadania, obszar wspólny, obszar własny, w którym studenci musieli porozumiewać się ze sobą i z pedagogami, którzy brali udział na prawach uczestników w tym zadaniu, porozumiewać się językiem niewerbalnym, czyli znakami, działaniami, kolorem, formą, obecnością. I te dokumentacje z tych kilku różnie umieszczonych w różnych latach obszarów i różnie jakby zabarwionych tematycznie są pokazywane na tej wystawie.